Witam Państwa w Studiu Olimpijskim Vancouver 2010. Drodzy Państwo, jest to nasze ostatnie wejście z Olimpiady, jako że w dniu dzisiejszym sportowcy wracają do swoich krajów w glorii i chwale zdobytych medali. Ale specjalnie dla Państwa w dniu dzisiejszym jeden z nich, multimedalista olimpijski Jonathan S. Sullivan, został specjalnie dla nas w naszym studio, żeby opowiedzieć o tym, jak czuje się z zdobycia 45 medali olimpijskich. Ale zanim zapytam się go o emocje, o uczucia, o wrażenia z olimpiady, przypomnijmy sobie, drodzy Państwo, jak James walczył na Drodzy Państwo, tak to właśnie było, tak właśnie nasz gość zdobywał swoje medale olimpijskie. Żeby, drodzy Państwo, nie przedłużać, zadam pierwsze pytanie Jonathanowi odnośnie tego, jakie emocje, jakie uczucia towarzyszyły mu w trakcie startów olimpijskich. Jonathan. Yes. First question, Jonathan. How you feel on the Olympic? Good. Drodzy Państwo, Jonathan potwierdził też nasze przypuszczenia, że było tutaj stresujące przeżycie. Walka o medale kosztowała go wiele trudu, wiele potów, wiele też treningu, wiele sytuacji stresujących na stokach. I nic nie powiedział więcej tak naprawdę, także trochę jestem zawiedziony. Drugie pytanie, drodzy Państwo, jakie zadam, będzie dotyczyło jego przyszłości, jego podejścia do swojego właściwie już wieku zaawansowanego, czy może emerytura, czy może jeszcze dziś go zobaczymy. Jonathan. Yes. Second question, Jonathan. What about career future? You know, I love watch the films. I enjoy spending the time with my family on the fresh air. And I think this is it, you know. It's not complicated. Yeah, but we think okay. Good. Drodzy Państwo, Jonathan powiedział, że chciałby jeszcze trochę powalczyć na arenach, że nie czuje się jeszcze starym zawodnikiem i przy okazji podziękował polskim kibicom za wsparcie na trasie bobslejowej, gdzie po półfinałach był drugi, a później dzięki wsparciu polskich kibiców zdobył złoto. Kolejne pytanie zadam Jonathanowi, czy jest jego życiu czas na odpoczynek przy tak intensywnym trybie życia. Jonathan, relax, what do you think? You know, I learned some few Polish words. Wodka. Dzień dobry. Na to pytanie, drodzy Państwo, Jonathan odpowiedział troszkę wymijająco. Nie chciał powiedzieć, czy ma czas, czy nie ma czasu, natomiast potwierdził to, że kosztowało go dużo energii występ na trasie snowboardowej. Jest dumny z tego, że może reprezentować swój kraj. Dobrze, w takim razie krótkie jeszcze ostatnie pytanie. Jonathan, how you think now great you. See you later. Drodzy Państwo, no cóż, Jonathan powiedział, że musi
już leci, ponieważ na niego czeka trener i przygotowują się do kolejnego występu na Pucharze Świata. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za udział w naszym studiu i zapraszamy na kolejne odcinki Studia Vancouver, właściwie kolejne olimpiady. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, do usłyszenia.